Minął już rok, od kiedy w życie wszedł przepis mówiący o tym, że piesi i rowerzyści po zmroku poza terenem zabudowanym są zobowiązani używać odblasków. Policja Śląska bardzo konsekwentnie sprawdza, czy aby na pewno mieszkańcy terenów niezabudowanych nie łamią prawa. Czy jednak piesi i rowerzyści na przestrzeni całego roku nauczyli się żyć już z tym przepisem? Dokładnie tak. Od 31 sierpnia dokładnie ubiegłego roku weszły w życie nowe przepisy nakazujące pieszym poza obszarem zabudowanym używać elementów odblaskowych. Od tej pory myślę, że świadomość pieszych uczestników ruchu drogowego znacznie się zwiększyła. Badania przeprowadzone w ramach akcji Bezpieczny i Widoczny pokazały jednak, że pomimo to, że 3/4 osób badanych posiada te elementy odblaskowe, to jednak tylko 13% użytkowników nosi je na sobie w sposób widoczny, wobec czego wiemy więcej na temat używania elementów odblaskowych i teoretycznie wiemy, czym to grozi w momencie, kiedy wyjdziemy i poruszamy się po drodze, przy drodze w tych warunkach dla nas niesprzyjających, czyli ciemno, deszcz, słota. Niemniej jednak te odblaski nadal pozostają gdzieś pochowane w szufladach, w mieszkaniach i nadal są nieużywane. Przez ten rok właśnie śląska policja ujawniła ponad 2200 naruszeń prawa przez pieszych uczestników ruchu drogowego. Około 650 z tych postępowań zakończyło się pouczeniem. Za to wykroczenie, przypomnę, przewidziany jest mandat karny w wysokości 100 zł. Aczkolwiek myślę, że nasze życie, nasze zdrowie ma znacznie większą wartość i nie zwracajmy uwagi naprawdę na te kwoty, na mandaty, tylko dbajmy o swoje bezpieczeństwo, o swoje życie, zwłaszcza, że zbliża się jesień, czyli pora roku, kiedy dłużej jest ciemno, kiedy są niesprzyjające warunki atmosferyczne. Pada deszcz, jest słotno i nas naprawdę nie widać. Przypomnę może, że pieszy ubrany w ciemne ubrania, po ciemku poruszający się wzdłuż drogi jest widziany przez kierowcę z odległości mniej więcej 20-30 metrów. Natomiast kiedy założy ten odblask, widzimy go z odległości mniej więcej już 150, a nawet 300 metrów. Wobec czego mamy możliwość zareagować, podjąć właściwą reakcję obronną i uniknąć tragicznych w skutkach zdarzeniach. Już od roku piesi i rowerzyści poza terenem zabudowanym po zmroku muszą zakładać odblaski. Taki kawałek materiału może uratować życie. Z peryferii Katowic, Piotr Muszalski, Telpol Info.